Rzym, rok 1958. Pius XII spoczywa w milczącym majestacie. Miliony żegnają anielskiego pasterza, białego ojca, papieża pokoju i obrońcę ludu. Jego doczesne szczątki spoczną pod bazyliką świętego Piotra, pośród największych hierarchów. Pius XII był pokornym i czcigodnym sługą Bożym. Kontrowersje pojawiły się w roku 1963 po premierze miernej artystycznie sztuki Namiestnik. Przedstawiała Piusa jako milczącego wspólnika nazistów. Jak namiestnik Chrystusa mógł zachowywać milczenie? Watykan nie miał wpływu na to, co się działo. Protest stolicy apostolskiej zaogniłby sytuację. Gdyby Watykan potępił zbrodnie reżimu nazistowskiego, o których musiał wiedzieć, forum międzynarodowe i wiele rządów zareagowałoby znacznie wcześniej. Papież nie mógł działać zdecydowanie z obawy przed konsekwencjami. Bardziej bał się komunizmu niż nazizmu. Nie poprowadził krucjaty przeciwko nazistom. Nie wygłosił wielkich proklamacji. To był okres przesłanek, gestów. Nie wiemy, czy były najlepszym strategicznie rozwiązaniem. Nie można cofnąć biegu historii. Pozostaje kwestia sumienia. Papież nie pogorszył losu ofiar i ratował Żydów przed ludobójstwem. Zmowa milczenia może ratować życie, ale milczące przyzwolenie to co innego. Pozwala zabijać. Pius XII milcząco przyzwalał. Sprawa nie jest zamknięta. Nigdy nie będzie. Wzbudza emocje. Stanowiska w niej są różne. Teatr Volksbühne, Berlin. Premiera Namiestnika odbyła się w roku 1963. Był to specyficzny czas dla młodej Republiki Federalnej Niemiec. Debatowano o winie. Odbywały się procesy za Auschwitz. W Jerozolimie trwał proces Adolfa Eichmanna. Zmieniło się pokolenie. Młodzi pytali starszych, jak się zachowywaliście? Kogo mamy winić za zbrodnie przeciwko ludzkości? Namiestnik w brutalnie bezpośredni sposób postawił ważne pytania natury etycznej. Jak powinno się zachowywać w takiej sytuacji? Z ideologicznego punktu widzenia jasne jest, że sztukę zamówiły służby wywiadowcze Związku Radzieckiego. Pragnące zdyskredytować zmarłego Piusa XII, jak i cały Kościół katolicki.
Miałem 10 lat, kiedy z Hesji deportowano Żydów. Byłem ciekaw, co powiedział namiestnik Chrystusa. To był motyw napisania namiestnika. Pius XII Eugenio Pacelli był wybitną postacią Kościoła katolickiego od czasu wyświęcenia na biskupa. Pacelli był wielkim dyplomatą. Co więcej, pochodził z tak zwanej czarnej arystokracji. Jego ojciec miał olbrzymie wpływy w Watykanie, zresztą jak i jego brat. Otrzymał najlepsze możliwe wykształcenie. Połączył wspaniały intelekt z olbrzymią pobożnością. Fizycznie był bardzo eleganckim mężczyzną o niekwestionowanym prestiżu. Został nuncjuszem papieskim w Niemczech. Pacelli był nuncjuszem w latach 1917-1929. Najlepszym w historii Niemiec. W tych latach sytuacja w Niemczech zmieniała się błyskawicznie. Po I wojnie światowej szowinistyczny pruski umysł, upokorzony porażką, zaczął planować kolejną wojnę. Niemieccy planiści spisali się wybornie. Zaplanowali blitzkrieg, wojnę błyskawiczną. Wyczekiwali tylko właściwego przywódcy i wybuchu wojny. Zniszczenia po I wojnie światowej i postanowienia traktatu wersalskiego zdestabilizowały młodą republikę. Niemiecka sytuacja polityczna i gospodarcza jest wyjątkowo trudna. Wynika to nie tylko z przegrania wojny, lecz również z nadmiernego ucisku byłych wrogów Niemiec. System polityczny był słaby. Koalicja rządząca była skłócona. Partie opozycyjne celowo podburzały ludzi. Na domiar złego, pod koniec lat 20. wybuchł światowy kryzys finansowy. Republika Weimarska nie mogła rozwiązać narastających problemów. To dało początek ruchom radykalnym, ekstremistycznym i narodowemu socjalizmowi. Narodowy socjalizm przerodził się z ruchu ideologicznego, nawołującego do stworzenia partii nazistowskiej, w swoistą religię, skupiającą się wokół postaci Adolfa Hitlera. donde el gran centro de ese credo era el propio Adolf Hitler, la figura de Adolf Hitler que representaba. Narodowy socjalizm był ideologią populistyczną i rasistowską. Przedstawiał wszechświat jako scenę wiecznego konfliktu, głównie rasowego. Wygrać ten konflikt miała rasa aryjska, a Niemcy miały rozkwitnąć.
als die Herrenrasse propagiert, die sich in diesem Rassenkampf durchzusetzen habe. Und Deutschland ist sozusagen die Nation gewesen, innerhalb der Rassenkampf der arischen Rasse vorangetragen werden kann. Ein Volk! Naród, który nie jest czysty rasowo, musi zginąć. Skonstruowano wirus zwany antysemityzmem. Naziści umieli go wykorzystać. Żydzi byli obwiniani o całe zło tego świata. Mamy dziś niemiecki teatr, niemieckie filmy, niemiecką prasę, niemiecką sztukę i niemieckie radio. W przeszłości podnoszono sprzeciwy, że niemożliwe jest usunięcie Żydów z kręgu sztuki i kultury, ponieważ jest ich zbyt wielu i nie zdołamy ich zastąpić. Zdołaliśmy jednak. Wojna na Zachodzie. Trybut nałożony przez wroga, inflacja i bezrobocie doprowadziło lud niemiecki do kresu wytrzymałości. Wyczerpany i pozbawiony przywódcy dryfował w stronę zniszczenia. W tym czasie rozkładu Adolf Hitler, żołnierz wojny światowej, założył Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotników. Jego idee były pochodnią niesioną przez SA. Siedmioosobowa partia przerodziła się w polityczną armię. Eugenio Pacelli był przyjacielem Niemiec. Doskonale znał język, był koneserem niemieckiej kultury. Lubił Niemcy. Spędził w nich 13 lat jako nuncjusz. Był dumny ze swojej wiedzy o nich. Interesował się niemiecką polityką i starał się brać w niej udział. Z początku Pacelli pochwalał partię nazistowską, ponieważ idee Hitlera były zbliżone do katolickich, do niemieckiego ruchu katolickiego. Sympatyzował z przednazistowskimi Niemcami. Rozumiał też motywację nazistów. Na przełomie lat 29-30 powrócił do Watykanu objąć urząd sekretarza stanu. Styczeń 1933 roku. Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. Dzieli władzę ze starzejącym się prezydentem von Hindenburgiem. 30 stycznia kości zostały rzucone. Wrogowie Niemiec przestali się śmiać. Podpalony przez komunistów Reichstag płonie. Głosujcie na Hitlera. Hitler wykonał wspaniały polityczny zwrot i utworzył koalicję partii konserwatywnych i katolickich, które wspierały go od początku. Dlaczego? Uznały, że Hitler zdoła na powrót zaprowadzić porządek. Porządek, który został utracony. W wyborach z 5 marca 1933 roku przytłaczającą większość
zdobyła partia nazistowska. Opozycja wciąż istniała, zwłaszcza lewicowi socjaldemokraci i komuniści. Ci ostatni zostali zneutralizowani poprzez zamknięcie w obozach koncentracyjnych. Also vor allem die Kommunisten waren im Grunde schon in die Konzentrationslager abgeschoben worden. Il partito di Adolf Hitler. Partia Adolfa Hitlera doszła do władzy metodami demokratycznymi. Grazie delle elezioni. Nuncjusz, jak wszystkie rządy światowe, utrzymywał normalne relacje polityczne i dyplomatyczne z Niemcami. Del mondo che sono in contatto con la Germania. Intrattengono con questo potere dei rapporti, diremmo, normali, rapporti politici, rapporti diplomatici. Centrum było partią katolicką, jedną z najważniejszych w Republice Weimarskiej. Błąd popełniło 23 marca 1933 roku, podpisując ustawę, która dała Hitlerowi władzę absolutną. Reichstag przekazuje władzę Hitlerowi. Nasza siedmioosobowa partia przyjęła dwie zasady. Miała być partią prawdziwie ideologiczną oraz jedyną bezkompromisową siłą w Niemczech. Według pewnych analiz Watykan przystał na rozwiązanie partii Centrum w czerwcu 1933 roku w zamian za podpisanie przez Hitlera konkordatu, zwanego Reichskonkordat. Watykan nie był zainteresowany istnieniem wpływowej partii katolickiej, ponieważ miała ona w Niemczech spore polityczne i społeczne wpływy. Wybrani przez obywateli katoliccy przywódcy partii działają w interesie tychże obywateli, a nie Watykanu. W lipcu Reichskonkordat podpisali sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Eugenio Pacelli i niemiecki rząd. Trzecia Rzesza i Watykan zawarły traktat. Podpisanie konkordatu z reżimem Hitlera było zrozumiałym krokiem. Watykan musiał chronić interesy Kościoła katolickiego. Papieże i kardynałowie myślą o interesie Kościoła i katolików. Wtedy mieli na uwadze finanse i pokojowe istnienie niemieckiego Kościoła. Dlatego negocjowali z Hitlerem. Przykładowo, Hitler zaakceptował naukę religii w niemieckich szkołach. Tanio sprzedał Watykan. Konkordat prowadził do represji wobec partii katolickiej. Pozwolił na podejmowanie działań wymierzonych w duchowieństwo i miał poważne konsekwencje dla niemieckich katolików, ale to nie przeszkadzało Piusowi. Papież uznał podpisanie traktatu z nową potęgą za sukces. Jaki był cel rządu Hitlera? Poprawiał swój wizerunek i międzynarodową wiarygodność. Udawał, że nie jest tak zły, jak go malują. Hitler legalizował swoje działania. Utrzymywał relacje dyplomatyczne i konkordat jak dawni królowie.
Konkordat nie legalizuje reżimu, ale wykuwa w nim przestrzeń dla demokratycznego systemu, który szanuje wolności i prawa człowieka, przestrzega swobody wyznania i praw katolickich. Dlaczego walczymy? Preludium wojny. Amerykański film propagandowy, rok 1942. Konkordat skupiał się na organizacjach młodzieżowych, ponieważ dla Kościoła najważniejsze było kształtowanie młodych umysłów. Taki sam priorytet miał na przykład włoski faszyzm, który również skupiał się na kontroli młodzieży. Los Żydów został przypieczętowany w 1935. Nowa ustawa delegalizowała Żydów, usuwała ich na margines, motywowała do emigracji, zakazywała mieszanych małżeństw i nakazywała uwięzienie żydowskich intelektualistów. Sygnały były jasne i Pacelli jako sekretarz stanu, dobrze znający Niemcy, nie mógł ich przeoczyć. Hitler nie spełnił swoich obietnic. To było w jego przypadku normą. Tak samo postępował z rządami, które próbowały z nim negocjować, dopóki nie okazywało się to całkowicie bezsensowne. Krzyż chrześcijański ma zostać usunięty ze wszystkich kościołów oraz katedr i zastąpiony nieśmiertelnym symbolem Niemiec – swastyką. Sąd w Bremie, Niemcy, rok 1934. Berlin, Niemcy, rok 1934. Kościół Naszej Pani, Landau, 12 lipca 1939 roku. Berlin, rok 1935. Rozwiązana zostaje licząca 700 tysięcy członków protestancka organizacja młodzieżowa. W roku 1937 Pius XI postanowił interweniować. Pamiętajmy, że konkordat sfinalizowali nie Hitler i Pacelli, a Pius XI i ówczesny prezydent generał von Hindenburg. W 1937 Pius XI opublikował encyklikę Mit brennender Sorge, czyli spalącą troską. Encyklika skupia się na dwóch sprawach. Pierwszą jest krytyka nazistów i podkreślenie, że chrześcijaństwo ma inne zasady. Drugą jest wyłuszczenie, które elementy ideologii nazistowskiej są niekompatybilne. Badacze w odtajnionym archiwum watykańskim znaleźli wiele ręcznych dopisków na tej encyklice. Ich autorem jest Pacelli. To logiczne. Był drugim po papieżu i dogłębnie rozumiał sytuację. Encyklika była jednoznacznym potępieniem. Wymieniała wszystkie naruszenia konkordatu. Przedstawiała Hitlera jako osobę zdradziecką, kogoś, z kim nie warto negocjować. Była to bardzo zdecydowana reakcja na antysemityzm Hitlera. Fortissima reazione contro l'antisemitismo di Hitler.
To nie był Pius XII, tylko Pius XI. Musimy pamiętać, jakie podejmował kroki. W 38 po listopadowej Kristallnacht, kiedy spalono synagogi w Austrii i Niemczech, wielu Żydów zostało zabitych lub odesłanych do Dachau. Pius XI napisał protest, ale sekretarz stanu Pacelli przekonał papieża, aby go nie wysyłał. Dwanaście niemieckich publikacji wydrukowało encyklikę. Wszystkie zostały skonfiskowane. Odczytano je w parafiach. Reżim zareagował represjami, prześladowaniami, a nawet przemocą. Reakcja nazistów była później dla Pacelliego pretekstem, by milczeć. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ai 9 di febbraio 1939. 9 lutego świat katolicki usłyszał smutne oświadczenie. Niezłomny Pius XI od 17 lat sternik Piotrowego Okrętu zakończył życie doczesne. Ludzie na placu przygotowali się na niezwykle długie konklawy. Po pierwszym czarnym dymie już o 17 pojawił się dym biały. Wybrano nowego papieża. Wybrano go 2 marca, tuż przed wybuchem wojny. Watykan pierwszy raz zaintrygował przywódców światowych. Dotąd był postrzegany jako anachronizm przeciwny wszystkiemu. Pius XII był natomiast człowiekiem współczesnym. Kardynałowie wybrali Pacellego, ponieważ tylko on jeden mógł negocjować z Hitlerem. Kardynał Pacelli doskonale rozumiał sytuację. Był świadkiem przemiany społecznej. Berlin 1936. Nazistowski film propagandowy. Niemcy, rok 1937. All right.
Ani Kościół katolicki, ani społeczność międzynarodowa nie rozumiała grozy tego, co się działo, ani skali tego zjawiska. Nie można mówić, że byli niepoinformowani. Watykan miał w Europie 500 000 par oczu i uszu, licząc duchowieństwo, laikat, zagorzałych katolików i szpiegów. Watykan miał znacznie lepszą siatkę wywiadowczą niż Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Podczas wojny informacje ze stref okupowanych nie dochodziły, zwłaszcza z Europy Wschodniej. Struktury polskiego kościoła zostały zniszczone. Nie ma wątpliwości, że Watykan wiedział, co się dzieje. Istnieją listy Jana XXIII, który był wtedy wielkim dyplomatą w Turcji. Watykan czytał te listy. Nie byli ślepi. Holokaust, prześladowania polityczne i zbrodnie nazistowskie miały miejsce w biały dzień. Thomas Mann ujawniał je w słynnej audycji BBC Słuchajcie Niemcy. Słuchajcie Niemcy. 300 tysięcy Serbów zginęło nie podczas wojny z wami, lecz później. Zabiliście ich z rozkazu czarnych złoczyńców, którzy wami rządzą. Jaki był cel tego potępiania? Czy spodziewano się, że Adolf Hitler natychmiast przestanie prześladować Żydów? Czy i świat mediów? Efekt spotęgowałby się. Papież był osobą powszechnie szanowaną, uznawaną za neutralną i obiektywną. Gdyby powiedział światu, co się dzieje w Auschwitz, Auschwitz przestałby istnieć. Kiedy Niemcy zajęli Holandię, holenderscy biskupi i prymas Niderlandów latem 1942 roku opublikowali list potępiający okupację i ostrzegający przed nadchodzącym terrorem. Lato spędziłem w małej wiosce Voorhout, pomiędzy Leidą i Harlemem. Jako dobry katolik codziennie chodziłem na mszę. Była niedziela. Spodziewałem się nudnego kazania, zamiast tego odczytano list arcybiskupa Utrechtu de Jonga. Protestował przeciwko deportacji holenderskiej młodzieży do pracy w przemyśle obronnym Niemiec i przeciwko deportacji Żydów. Pamiętam swoją reakcję. Poczułem olbrzymi szacunek do arcybiskupa, że stanął w obronie Żydów. Uznałem jednak, że arcybiskup nie wie, co robi. Wiedziałem, jaka będzie reakcja Niemców. Pomyślałem, że zapłacimy za ten gest wysoką cenę. I tak się stało. Jaki efekt przyniósł ten list? Deportowano nie tylko Żydów, ale również Żydów, którzy przeszli na katolicyzm. Symbolem tamtej tragedii jest los dwóch sióstr, Rozy i Edith Stein. Obie przeszły na katolicyzm i obie były bardzo religijne. Zostały deportowane do Auschwitz, gdzie Edith zginęła. Dziś znamy ją jako świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Papież napisał 4 strony nowego dokumentu potępiającego nazizm. Kiedy dowiedział się o tym, co się wydarzyło w Holandii, powiedział swojej sekretarce, siostrze Pascalinie Lennert, że musi zadzwonić do obserwatorium, ponieważ tam leży manuskrypt.
llama urgentemente al observatorio romano porque ya tenían algunos de estos materiales y él materialmente su manuscrito lo rompe. Osobiście podarł go i spalił. Entiendo. I me han comprendido. Potem napisał: Żydzi przekonali mnie, że lepiej jest działać niż mówić. Pero no actuó como debió actuar. Nie postąpił tak, jak był powinien. Milczał zamiast przemówić. Mógł pomóc moralnie, narazić się bez względu na konsekwencje. Czy Hitler mógł najechać Watykan z powodu słów Piusa XII? Tak. Ale najechał wiele innych krajów, które milczały. Biskup Münster von Galen zasłynął publicznie, potępiając nazistowski program eutanazji. Mordowano pacjentów szpitali psychiatrycznych. Program był publiczny. Wszyscy wiedzieli, ale tylko Galen napisał do Hitlera, do ministra sprawiedliwości i do ministra spraw wewnętrznych. Żaden z nich mu nie odpisał. Dlatego podczas kazania wytknął im łamanie niemieckiej konstytucji. Czy protest przyniósł efekt? Nie. Program był kontynuowany, z tą różnicą, że już nie publicznie. Protest Galena wymusił na nazistach zmianę taktyki. Nie położył kresu ich zbrodni. Czasem najważniejszy jest sam gest, nawet jeśli szanse powodzenia są znikome. Von Galen i listy holenderskich biskupów to dwa zupełnie odmienne przypadki. Von Galen wykazał się olbrzymią odwagą, mówiąc, co sądzi o działaniach władz. Jednak był Niemcem i jego akcja, a raczej jego reakcja, ograniczała się wyłącznie do Niemiec. List holenderskich biskupów pochodził z obcego państwa, z terytorium okupowanego. O licznej społeczności żydowskiej. Przede wszystkim był ostrym protestem przeciwko skandalicznemu polowaniu na Żydów. Publikacja tego listu kosztowała życie tysięcy ludzi. Papież Pius XII musiał to wziąć pod uwagę. Skoro protest holenderskich duchownych zakończył się taką katastrofą, co będzie, jeśli sam papież potępi nazizm? Namiestnik Chrystusa na ziemi nie może milczeć, kiedy w zasięgu jego ręki w Europie ludzie są zabijani tylko dlatego, że są Żydami. Papież zrobił, co mógł. Nie mógł ocalić wszystkich, chociaż chciał. W Boże Narodzenie 1942 roku wygłosił orędzie o ofiarach rasizmu. Ludzkość jest winna setkom tysięcy ludzi, którzy bez własnej winy, a wyłącznie z uwagi na swoją narodowość lub rasę, zostali skazani na śmierć lub powolne gaśnięcie. Nie wspomniał, że chodzi o Żydów. Ludzie myśleli, że mówi o Słowianach. Wielu Polaków było oburzonych, że nie zaprotestował przeciwko mordom na polskich katolikach.
mass murder of his Catholic brethren in Poland. Die erste und tiefste Erfahrung der katholischen Kirche mit einem der pierwszym reżimem totalitarnym, z którym zetknął się Kościół katolicki, był Związek Radziecki. W latach 20. prześladowano tam katolików. W opinii wielu badaczy oraz mediów, Watykan, czyli papież, próbował zawrzeć z Hitlerem pakt przeciwko komunizmowi. Oder auch in den Medien die Auffassung, ja, der Heilige Stuhl, der Vatikan, der Papst habe im Grunde versucht, mit Hitler zu paktieren, um gegen den Kommunismus vorzugehen. Pancernik Potiomkin. Rok 1925. Pamiętaj o Bogu. Zejdź mi z drogi. La paura del comunismo. Strach przed komunizmem odgrywał istotną rolę. W roku 1917 Pacelli został wysłany z nuncjaturą do Bawarii, a Bawarię zajęli bolszewicy. Powstała Republika Socjalistyczna. Spotkał tam gang rosyjskich Żydów, którzy, jak napisał, zagrażali cywilizacji chrześcijańskiej. Nie można wierzyć, że Pius XII, mądry i pragmatyczny człowiek, uważał, że Stalin zagraża Kościołowi katolickiemu i zachodniej cywilizacji. Chociaż zadał słynne pytanie, ile dywizji ma papież, Stalin nie miał możliwości wszczęcia wojny z kimkolwiek. Nie był też komunistą w marksistowskim znaczeniu tego słowa. Stalin był totalitarystą jak Hitler. Chronił interesy Związku Radzieckiego. Nie interesował się międzynarodowym komunizmem. Usunął Trockiego. Przez cały czas żył w panicznym strachu przed ateistycznymi Rosjanami, czyli przed bolszewikami. To żadna wymówka, aby nie potępić deportacji Żydów, do której dochodziło w samym Rzymie. Żydów wywieziono z Rzymu 16 października 1943 roku. Papież uratował w Rzymie 5 tysięcy Żydów. Możemy to udowodnić, możemy udać się do źródła. Prawdą jest, że wiele klasztorów ukrywało Żydów. Istniało tak zwane podziemie Asyżu, w którym żydowscy i katoliccy fałszerze podrabiali dokumenty i ukrywali Żydów. Pytanie brzmi, czy Pius o tym wiedział i czy za tym stał. To sprawa sumienia. Zdecydowane działania papieża, publiczne potępienia, mogły nasilić prześladowania. Si poteva immaginare una intensificazione ancora delle persecuzioni. To przerażało Pacellego, natomiast nie bał się, że zostanie uprowadzony. Papa Pacelli era il rapimento del Papa. Był głową Kościoła katolickiego, ale mógł zostać deportowany z Rzymu. E la cosa era non immaginaria.
Ludzie mówią, że Pius XII działał roztropnie, żeby nie narażać Kościoła. Odpowiadam im, że katolicy od stuleci narażali życie, kiedy zachodziła taka potrzeba. Niektórzy mówią, że papież powinien stanąć na drodze pociągu wywożącego Żydów. To absurd. Czy Pacelli był tchórzem? Nie sądzę. Czy był naiwny? Na pewno nie. Czy był kolaborantem? Do pewnego stopnia. Czy był antysemitą? Na pewno był nieco uprzedzony. Czy dawał dobry przykład? Nie. Jego następcy nie poszli w jego ślady. Czy był świętym? Historia to pokaże, a raczej dokumenty. Na razie ich nie mamy. Nie znamy jeszcze faktów. Archiwa watykańskie z czasów Piusa XII wciąż są zamknięte. Skoro mówią, że Pacelli był wspaniałym papieżem, nuncjuszem i sekretarzem stanu, niech nam pokażą telegramy, które słał do Berlina i do von Galena. Dlaczego je ukrywają? Jestem przekonany, że debata musi trwać i będzie trwała dalej. Transparencja musi być pełna. Potrzebujemy dokumentów, a nie pośrednich źródeł i subiektywnych opinii ludzi. Oceniać musimy fakty. Kiedy ujawnione zostaną wszystkie akta z czasów pontyfikatu Piusa XII, nie zmienią naszych poglądów o nim. Jestem przekonany, że potwierdzą to, co już wiemy. Reakcja Watykanu na działania Hitlera, wydarzenia prowadzące do Holokaustu oraz okupacji Rzymu przez Niemców budzą mieszane uczucia. Dlaczego po śmierci Piusa XII minister spraw zagranicznych Izraela, Golda Meir, pisze list nazywając go nieznużonym sługą pokoju? Tak samo w 1946 nazywał go prezydent państwa Izrael, Weizmann, i minister Szaret. Wiedzcie, że Muzeum Holokaustu w Jerozolimie zmieniło informacje o Piusie XII. Nie potępia już jego milczenia, tylko kwestionuje decyzję. Żydzi bardzo krytycznie oceniają działania Piusa XII w obliczu Holokaustu i Hitlera. Kwintesencję żydowskich poglądów znajdziemy w jerozolimskim Muzeum Yad Vashem, gdzie Pius XII nie jest darzony szacunkiem. Postawa ta została nieco zmieniona, ale wciąż go potępiają. Uważają, że bardziej zależało mu na ochronie katolików niż na ochronie ludzkości. Powinniśmy szanować wybory sumienia, nawet jeśli postąpilibyśmy inaczej. Nie oskarżam Pacellego o sprzyjanie nazistom, ale milczał, zamykał oczy i zakrywał uszy. Czy papieski protest przyniósłby jakiś efekt? Nie poprawiłby sytuacji, najwyżej ją pogorszył. Żaden przyzwoity człowiek nie może przymykać oczu, kiedy ktoś cierpi. Dass er nicht wegguckt, wenn vor seinen Augen einer zusammengeschlagen wird. Papież zrobił, co mógł. Prześladowała go myśl, że mógł zrobić coś lepiej. W Los Angeles mamy Muzeum Tolerancji. Zaczyna się od słowa ty w wielu językach. Jakie są twoje poglądy? Masz obowiązek je mieć.
Jak postąpił? Dlaczego tak się zachował? Pytamy nie tylko z ciekawości, ale również z własnego powodu. Zastanawiamy się, jak my byśmy postąpili. Pomnik pomordowanych Żydów Europy. Berlin. Wersja polska, SDA Media Polska. Tekst Tomasz Kutner. Czytał Andrzej Leszczyński. Zmieniło się pokolenie. Młodzi pytali starszych, jak się zachowywaliście? Kogo mamy winić za zbrodnie przeciwko ludzkości? Namiestnik w brutalnie bezpośredni sposób postawił ważne pytania natury etycznej. Jak powinno się zachowywać w takiej sytuacji? Z ideologicznego punktu widzenia jasne jest, że sztukę zamówiły służby wywiadowcze Związku Radzieckiego. Pragnące zdyskredytować zmarłego Piusa XII, jak i cały Kościół katolicki. Miałem 10 lat, kiedy z Hesji deportowano Żydów. Byłem ciekaw, co powiedział namiestnik Chrystusa. To był motyw napisania namiestnika. Pius XII Eugenio Pacelli był wybitną postacią Kościoła katolickiego. Od czasu wyświęcenia na biskupa. Pacelli był wielkim dyplomatą. Co więcej, pochodził z tak zwanej czarnej arystokracji. Rzym, rok 1958. Pius XII spoczywa w milczącym majestacie. Miliony żegnają anielskiego pasterza, białego ojca,
papieża pokoju i obrońcę ludu. Jego doczesne szczątki spoczną pod Bazyliką Świętego Piotra, pośród największych hierarchów. Pius XII był pokornym i czcigodnym sługą Bożym. Kontrowersje pojawiły się w roku 1963 po premierze Miernej Artystycznie Sztuki Namiestnik. Przedstawiała Piusa jako milczącego wspólnika nazistów. Jak namiestnik Chrystusa mógł zachowywać milczenie? Watykan nie miał wpływu na to, co się działo. Protest stolicy apostolskiej zaogniłby sytuację. Gdyby Watykan potępił zbrodnie reżimu nazistowskiego, je opozycyjne celowo podburzały ludzi. Ja, wie soll man sagen, die erhebliche Agitation der systemfeindlichen Parteien. Na domiar złego, pod koniec lat 20. wybuchł światowy kryzys finansowy. Republika Weimarska nie mogła rozwiązać narastających problemów. To dało początek ruchom radykalnym, ekstremistycznym i narodowemu socjalizmowi. Narodowy socjalizm przerodził się z ruchu ideologicznego, nawołującego do stworzenia partii nazistowskiej, w swoistą religię, skupiającą się wokół postaci Adolfa Hitlera. donde el gran centro de ese credo era el propio Adolf Hitler, la figura de Adolf Hitler que representaba. Narodowy socjalizm był ideologią populistyczną i rasistowską. Przedstawiał wszechświat jako scenę wiecznego konfliktu, głównie rasowego. Wygrać ten konflikt miała rasa aryjska, a Niemcy miały rozkwitnąć. Als die Herrenrasse propagiert, die sich in diesem Rassenkampf durchzusetzen habe. Und Deutschland ist sozusagen die Nation gewesen, innerhalb der der Rassenkampf der arischen Rasse ja vorangetragen werden kann. Ein Volk, Naród, który nie jest czysty rasowo, musi zginąć. Jego ojciec miał olbrzymie wpływy w Watykanie, zresztą jak i jego brat. Otrzymał najlepsze możliwe wykształcenie. Połączył wspaniały intelekt z olbrzymią pobożnością. Fizycznie był bardzo eleganckim mężczyzną o niekwestionowanym prestiżu. Został nuncjuszem papieskim w Niemczech. Bacelli był nuncjuszem w latach 1917-1929, najlepszym w historii Niemiec. W tych latach sytuacja w Niemczech zmieniała się błyskawicznie. Po I wojnie światowej szowinistyczny pruski umysł, upokorzony porażką, zaczął planować kolejną wojnę.
Niemieccy planiści spisali się wybornie. Zaplanowali blitzkrieg, wojnę błyskawiczną. Wyczekiwali tylko właściwego przywódcy i wybuchu wojny. Zniszczenia po I wojnie światowej i postanowienia traktatu wersalskiego zdestabilizowały młodą republikę. Niemiecka sytuacja polityczna i gospodarcza jest wyjątkowo trudna. Wynika to nie tylko z przegrania wojny, lecz również z nadmiernego ucisku byłych wrogów Niemiec. System polityczny był słaby. Koalicja rządząca była skłócona. Parę, o których musiał wiedzieć, forum międzynarodowe i wiele rządów zareagowałoby znacznie wcześniej. Papież nie mógł działać zdecydowanie z obawy przed konsekwencjami. Severissimo, senza temere le conseguenze. Un papa bardziej bał się komunizmu niż nazizmu. Nie poprowadził krucjaty przeciwko nazistom. Nie wygłosił wielkich proklamacji. To był okres przesłanek, gestów. Nie wiemy, czy były najlepszym strategicznie rozwiązaniem. Nie można cofnąć biegu historii. Pozostaje kwestia sumienia. Papież nie pogorszył losu ofiar i ratował Żydów przed ludobójstwem. Zmowa milczenia może ratować życie, ale milczące przyzwolenie to co innego. Pozwala zabijać. Pius XII milcząco przyzwalał. Sprawa nie jest zamknięta. Nigdy nie będzie. Wzbudza emocje. Stanowiska w niej są różne. Teatr Volksbühne, Berlin. Premiera namiestnika odbyła się w roku 1963. Był to specyficzny czas dla młodej Republiki Federalnej Niemiec. Debatowano o winie. Odbywały się procesy za Auschwitz. W Jerozolimie trwał proces Adolfa Eichmanna.